Cześć. Cześć. Jesteśmy współwłaścicielem łowiska na Gołyszu, na którym w 2024 roku odbędzie się jedna z eliminacji karpiowego pucharu, na którą chcemy Was serdecznie zaprosić. Na Gołyszu ma około 30 hektarów. Średnia głębokość łowiska to jest na dzień dzisiejszy 1,40 m, czyli woda nie jest zbyt głęboka. Mamy tutaj przygotowane 17 stanowisk. Stanowiska 1, 2, 3, 4 to stanowiska, do których trzeba przejść kilkadziesiąt metrów ze sprzętem przez ładnie przygotowane mostki z parkingu. Pozostałe stanowiska mają możliwość zaparkowania przyczepą kempingową, kamperem i mają parkingi przy samym stanowisku. Jeżeli przyjedziecie do nas, niestety nie znajdziecie prądu na stanowisku, natomiast stację ładowania przygotowaną do ładowania waszych akumulatorów mamy przy Rybaczówce. Na wszystkie stanowiska dojedziecie do nas drogami utwardzonymi, natomiast stanowiska przygotowane są w ten sposób, że są wysypane zrębkiem, który daje wam ogromny komfort rozbicia namiotu i biwakowania. Populacja ryb w naszym łowisku to ponad 1000 sztuk karpi i amurów. Karp największy złowiony w listopadzie zeszłego roku to 24 kg. Różnych karpi 20+ mamy złowionych w zeszłym roku około 11 sztuk. Budując tę wodę ze wspólnikami zadbaliśmy o to, żeby były tutaj naprawdę duże szczupaki, duże sandacze, które działają jako naturalni lekarze tej wody. Zdarza się też białoryb, zdarza się karaś, zdarza się płoć, tak jak na każdej wodzie. Są zasiadki, na których wędkarze w pojedynkę, w 2-3 doby są w stanie złowić około 40, a nawet i więcej sztuk tych karpi. Zresztą karpiowy puchar w zeszłym roku też pokazał, że na niektórych stanowiskach łowi naprawdę dużo ilości ryb. Znajdziecie również nasze rodzynki, czyli karpie koi, których mamy kilkanaście sztuk. Mają swoje imiona, są przepięknie ubarwione. Jest Krzysiu Tygrysek, jest Cwaniak, jest Janek i mamy przepiękną tołpygę, która ma 50 kg. Prawdopodobnie już ponad. Nikt jeszcze sobie z tą naszą Marysią nie poradził i nie wyciągnął jej na brzeg. Są na naszej wodzie stanowiska, na których wymagany jest ponton. Są to stanowiska 1, 2, 3, 4, stanowisko VIP oraz stanowisko 16 i 5. Na reszcie stanowisk nie wymagamy pontonu. Możecie łowić z rzutu, możecie wywozić łódką zanętową, ale oczywiście preferujemy, żeby ten ponton był na każdym stanowisku i hol odbywał się z pontonu. Na łowisku dla Waszej wygody znajduje się 6 przenośnych toalet z cotygodniowym serwisem. Przygotowaliśmy na stanowiskach markery, które określają dokładnie Wasze stanowisko, tak żeby nikt nigdy nie wpłynął na Wasze stanowisko, nie ściągnął Wam zestawu, nie przewiózł wędek. Jeśli chodzi o obostrzenia regulaminowe, po pierwsze używamy haków bezzadziorowych. Drugie obostrzenie to używamy ziarna zakupionego tylko i wyłącznie u nas na łowisku. Każde stanowisko ma dostęp do pięknych wysp, zatoczek, linii brzegowej bądź trzcinowisk, dających możliwość łowienia tak naprawdę w bardzo ciekawych miejscach. Serdecznie zapraszamy Was do udziału w eliminacji karpiowego pucharu 2024 oraz do odwiedzin naszego łowiska na Gołyszu. CatCup 2024.